minimalizm. Dlaczego więcej nie zawsze oznacza lepiej? Zapraszam. Minimalizm ze strony psychologicznej, ze strony filozoficznej, może nawet bardziej. Chociaż uważam, że ten minimalizm fizyczny też jest wartościowy. Ale o tym może w innym programie. Dzisiaj o tym, jak można polepszyć sobie jakość życia, rezygnując z pewnych rzeczy. Przede wszystkim polecam Ci zrezygnować z powiadomień. Powiadomień na swoich aplikacjach społecznych, w telefonie, bo to, co te aplikacje z Tobą robią, to uzależniają Cię od tego wszystkiego. I przez to, że za każdym razem, jak Ci coś przyjdzie na Snapchacie, na LinkedInie, na Instagramie, na Facebooku, świeci się to na tym telefonie i Ty od razu to sprawdzasz. I nieważne, co się dzieje dookoła Ciebie, czy rozmawiasz z kimś, czy coś robisz, wypadasz z tego rytmu, przychodzi Ci to powiadomienie i od razu to pyk, pyk, pyk i chcesz to sprawdzać. I polecam Ci to wyłączyć, bo strasznie to niszczy i relacje, i niszczy to Twoją koncentrację, i niszczy bycie tu i teraz. I właśnie tworzy z Ciebie niewolnika tych aplikacji. Ja do niedawna miałem to wszystko właśnie włączone i powiem Ci tyle, no czuję się wolny jak ptak, gdy to wszystko wyłączyłem, gdy już to za mną nie chodzi. A muszę być na tych aplikacjach, no bo mówię tu do Was na przykład, no to chcę być na bieżąco. Kolejna rzecz to zrezygnowanie z wiadomości, zrezygnowanie z czytania portali, zrezygnowanie z oglądania wiadomości, zrezygnowanie z oglądania reklam. Dlaczego? No bo zobacz, oglądasz te wiadomości, na które Ty w ogóle nie masz wpływu, po pierwsze, i bombardują Cię tymi negatywnymi informacjami i dostajesz wtedy do swojej świadomości jakichś ludzi, wojny dostajesz, przemoc, dostajesz takie rzeczy, a powiesz mi, ale ja muszę wiedzieć, co się dzieje. No ale Ty nic nie masz pojęcia, co się dzieje, bo ty wiesz tylko to, co Ci wybierają dziennikarze i mówią. A na świecie dzieje się multum, kupa dobrych rzeczy. Jest bardzo dużo wspaniałych ludzi, którzy robią pozytywne rzeczy, zmieniają świat i o tym Ci nie powiedzą w żadnych wiadomościach. Powiedzą Ci może na końcu po jakimś tam tańczącym piesku czy papudze, co tam coś powiedziała. A wiesz co, a to wszystko jest dużo ważniejsze. Gdyby w wiadomościach były rzeczy faktycznie poważne, nie poważne, tylko pozytywne, takie, które sprawiają, że czujesz się lepiej, podnoszą na duchu, motywują, dają coś pozytywnego do Twojego życia, to warto by je było oglądać. Ale jeśli dzieje się tam to, co się dzieje, polityka, głupoty, wojny, wszystko inne, które tylko niszczy Twój nastrój tak naprawdę, sprawia, że się denerwujesz, to oglądanie tego to jest sadomasochizm, to jest po prostu bez sensu. Druga rzecz, jeśli oglądasz telewizję, to na pewno często trafiasz na reklamy. I to, jak ostatnio reklamy mnie denerwują, że po prostu nie mogę ich słuchać, bo w tych reklamach cały czas marketingowcy bombardują Cię tym, co musisz zrobić, żeby się czuć dobrze. Co musisz mieć, żeby być lepszym. Tworzą sztuczne zapotrzebowania, a już najgorsze, całkowicie najgorsze, w 100% najgorsze to są reklamy leków. Po prostu to nienawidzę tego. Te reklamy, te leki na głowę, na nogę, na wszystko. I wiesz co, to wszystko jest leczy skutek, czyli leczy to już potem, bo jakiś proces Cię doprowadzi do tego, że Cię boli głowa, że Cię boli noga, że masz kręgosłup podłamany, cokolwiek. To był proces i jeśli Ty chcesz to zmienić, powinieneś zacząć zmienić ten proces, który Cię do tego doprowadził, a nie Ty weźmiesz tabletkę i za kilka dni znowu będzie Cię wszystko boleć, znowu będziesz musiał brać tabletkę i będziesz uzależniony od tych tabletek, a wystarczyłoby zmienić ten nawyk, który Cię doprowadził do tego momentu, przez który musisz brać te tabletki. Dlatego filtruj rzeczywistość na swoją korzyść. Wybieraj rzeczy, które oglądasz, wybieraj rzeczy, które słuchasz, które są dla Ciebie pozytywne, które poprawiają Twoje życie. A nie daj się biernie porwać tym wszystkim informacjom, które Cię bombardują ze wszystkich stron. Weź odpowiedzialność za to, co wpada do Twojej świadomości
i zredukuj ilość tych wszystkich rzeczy, a zobaczysz, że będziesz czuł się znacznie lepiej, będziesz żył poczciwie. Dzięki, Wacław. Życie poczciwe, sukces 5 minut. Zalajkuj, jeśli się ze mną zgadasz. Zasubskrybuj, a za tydzień pierwszy zobaczysz nowy film. Dzięki. Cześć.